bardzo serdecznie otwieram 24. sesję Rady Miejskiej w miasteczku Śląskim. Chciałbym powitać władze miasta w osobach pana burmistrza, panią skarbnik. Witam również pana Jacka Schneidera, szefa Kancelarii Prawnej. Proszę państwa, są wśród nas goście. Są to sołtysi Brynicy Bieli. Witam panów serdecznie. Witam panią redaktor. Witam mieszkańców naszego miasta. Prosiłbym teraz o chwilę skupienia. Dziękuję bardzo. Proszę państwa, musimy teraz stwierdzić kworum, które będzie nam potrzebne do podejmowania uchwał. Stwierdzam, że na 15 radnych jest obecnych 13 radnych. Co do pani Joanny Pieczuk, zgłosiła swoje usprawiedliwienie z dzieckiem w szpitalu i powiedziała, jak najszybciej do nas dotrze. Mówię to w takiej formie informacyjnej, dlatego to jest to zrozumiałe. Powiedziała, że jak najszybciej do nas dotrze. Nie ma jeszcze pana radnego Bojno, ale myślę, że też w niedługim czasie do nas dotrze. Nie mamy dzisiaj obecnego wśród widowni pana radnego powiatowego Stanisława Wieczorka, bo tam również odbywają się sesje. Więc przechodzimy do punktu numer 2 porządku obrad. Jest to przyjęcie protokołu z 23. sesji Rady Miejskiej w miasteczku Śląskim. Myślę, że państwo drogą mailową mogli zapoznać się z tym protokołem. Nie przedłużając, przechodzimy do głosowania. Kto z państwa radnych jest za przyjęciem protokołu z 23. sesji Rady Miejskiej w miasteczku Śląskim, proszę podnieść rękę. 13. Stwierdzam, że Rada Miejska w miasteczku Śląskim 13 głosami za protokół z 23. sesji Rady Miejskiej przyjęła. Punkt numer 3 porządku obrad jest to część informacyjna. Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej. Zacznę od siebie. Chciałem bardzo krótko powiedzieć, nie chcę omawiać wszystkich spotkań, ale brałem udział w wielu, bardzo wielu spotkaniach opłatkowych i uczestniczyłem we wszystkich obradach Komisji Stałych Rady Miejskiej. Jako następne swoje sprawozdanie przedstawi pan burmistrz. Bardzo proszę, panie burmistrzu. Zostało zrobione w naszym 2016 roku. Też odnosząc się tylko do tego, co było w międzysesyjnym okresie. Braliśmy udział razem z panem przewodniczącym w wielu opłatkach tutaj na terenie gminy i na terenie powiatu. No a teraz przejdę do omówienia. Pierwsza rzecz, która była priorytetem na ten rok, była budowa sygnalizacji świetnie w końcu. Jak widać, działa, udało się, budujemy się z tego cieszę. Mam nadzieję, że będzie to służyło naszym mieszkańcom i przede wszystkim poprawie bezpieczeństwa naszych mieszkańców. Druga rzecz, która też była ważną rzeczą, to że postanowiliśmy zwiększyć te pieniądze na remonty śląskowe ulic.
Tu akurat jest robót wyciśnika, który szedł z innej kuli pieniędzy, ale pierwszy etap funkcji wyciśnika został wykonany, drugi etap jest przewidziany na przyszły rok. Tu mamy współpracę z powiatem, Łokietka ulica. Udało się wykonać 1400 metrów nowej nakładki. W przyszłym roku myślę, że kolejny etap. Ten stan najbardziej tragiczny, który był na ulicy Łokietka, moim zdaniem został zażegnany. Można się przejechać, naprawdę efekt jest bardzo widoczny i myślę, że będzie też służył naszym mieszkańcom. Tu mamy z remontów wnioskowych ulicę Stacyjną, od stacji do połowy. Teraz ulica Dowida, też drugi etap. Współpraca z nadleśnictwem Świerkaniec. Tutaj w Bibieli z tyłu, tak jak w planie, byście zobaczyli pętlę, bo to jest tam, gdzie jest pętla samochodowa, autobusowa. Jak się stanie na pętli naprzeciwko, tak jak na drodze do Polskiego Lasu, po prawej stronie lasy wykonały drogę utwardzoną po to, żeby otworzyć przestrzeń do zabudowy z tej drugiej strony tam zapewniki. Też o to zabiegali mieszkańcy, jest też taki pierwszy etap, mam nadzieję, że teraz, bo prowadziliśmy z tymi mieszkańcami, którzy tam mają działki, rozmowy na temat tego, żeby zrobić scalenie i podział. No i myślę, że to się długo też zakończy sukcesem, ale to, że jest ta droga, spowoduje też łatwiejszy dostęp do tych działek, które tam są zbudowane. Koncepcja obwodnicy miasteczka, ale tu mam, ja tu przeskoczę inaczej, to pokażę, tak? Część Państwa była. To jest koncepcja. My damy jeszcze możliwość zobaczenia, tak jak to było tutaj na konsultacjach, na papierze, będzie to wyłożone tu przy wejściu po prawej stronie. Ja chcę jeszcze zrobić takie baty, które też będą utwardzone, będą mieszkańcy mogli zobaczyć. I tu jest tak, tu są proponowane dwa przebiegi, wariant północny i południowy, dłuższy i krótszy. Ten dłuższy ma ponad 2 km, krótszy ma kilometr 800. W każdym bądź razie no, jeden i drugi ma swoje plusy i minusy. No, oczywiście tutaj myślę, że mieszkańcy to decydują, jak co im bardziej myślę pasuje. Tak jak było tu powiedziane na konsultacjach, to jest wstępna koncepcja do analizy, ale żeby móc przeprowadzić dogłębną analizę, też musimy zebrać informacje od mieszkańców. Na stronie internetowej jest opublikowana ankieta i tam w tej ankiecie jest, czy jesteś za niebieskim, wariant niebieski albo wariant zielony. Także ja tutaj też po przerwie, jak będzie, przyniosę te ankiety, żeby można było jeszcze porozmawiać. Realizacji? No, na razie, żeby zrealizować, musimy coś wybrać. No ja wiem, ale po wybraniu to są jakieś tyle terminy, co mówili, realistyczny jakiś termin, za ile lat? Czy coś, jakaś data się w ogóle pojawiła, czy nic? Nie pojawiła się data, bo się nie mogła pojawić. Najpierw musimy opracować koncepcję. Jeżeli będziemy mieli koncepcję, potem możemy przystąpić do projektu, do sporządzenia projektu i uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę. W tym momencie już trzeba zacząć lobbować za tym, żeby to zadanie zostało wpisane do zadań województwa na konkretny okres. Koszt budowy około 20 do 30 milionów. Wszystko zależy od tego, jaka koncepcja, ale wbrew pozorom wydawałoby się, że wariant dłuższy jest droższy. Okazuje się, że ten wariant krótszy jest porównywalny z tym wariantem dłuższym, ponieważ tu są dobudowane jeszcze drogi dojazdowe, bo tu chodzi o rozwiązanie ulicy komunikacji na ulicy Detmajera. Ktoś zada pytanie, czemu na przykład ta obwodnica nie leci tak, która tu troszkę dalej za nasypem. Proszę Państwa, to jest związane z tym, że ta koncepcja no jest jak najbardziej ekonomiczna, żeby nie wchodzić już w teren kolejowy, bo koszt budowy obiektu mostowego to są naprawdę duże pieniądze i to by była lwia część, może nawet
połowa budżetu całej tej drogi. Więc zostało tutaj zaproponowane takie rozwiązanie. Oczywiście tutaj te parametry mogą też ulec troszkę zmianie, bo powiedzmy mnie się wydaje, że tutaj ta koncepcja tego ruchu na tym rondzie powinna być tak, jak będzie robione na przebudowie 918 w górach, czyli tak zwane rondo turbinowe, że będzie powiedzmy bezpośredni przelot do tych, którzy nie chcą wjeżdżać do miasta, a ci, którzy z miasta będą mogli sobie wjeżdżać do miasta. To, ale to zobaczymy, tak jak mówię, to podlega dyskusji. Prosiłbym też, żeby jeżeli macie ankiety, składać je do urzędu, do sekretariatu. Na stronie jest możliwość pobrania, więc rozprawujemy to jeszcze, ale też by zależało, żeby w miarę szybko te ankiety spłynęły do nas do urzędu. A tak prosiłbym, żeby do 15 stycznia można by było się sprężyć, bo oni też czekają na informacje od nas. Kolejna rzecz. Budowa lokali socjalnej na terenie Starej Katowni. No to też było priorytetem dla nas, żeby rozpocząć w końcu tą budowę. Jak Państwo widzą, budowa trwa. Mam nadzieję, że termin realizacji listopad 2017 zostanie dotrzymany i będziemy mogli w listopadzie oddać te lokale do eksploatacji. E-usługi dla mieszkańców. W tym roku udało nam się pozyskać dofinansowanie. Mamy podpisaną umowę z Urzędem Marszałkowskim na 1 300 000 zł ze środków europejskich na wymianę oprogramowania w urzędzie i doprowadzenia do tego, dla zwiększenia dostępności urzędu do potrzeb mieszkańców. Proszę Państwa, też co było zrobione? Sieć kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w ciągu ulicy Arcyska Skautów. To było zadanie też na przełomie roku 2015-2016, w którym myśmy zakończyli, odebrali. Tam mieszkańcy z tych już tyłów mogą też spokojnie korzystać już z kanalizacji sanitarnej i wodociągowej. Remont budynku byłej szkoły podstawowej, to zadanie biblioteki. Pamiętacie Państwo, jak w 2012 podejmowaliśmy uchwałę o ci, którzy są w pierwszej kadencji mojej. Pamiętacie, jak podejmowaliśmy uchwałę o likwidacji Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji. Wtedy była tam na terenie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji mieściła się biblioteka, oddział dla dorosłych i mówiłem, że tymczasowo przenosimy tą bibliotekę do budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. Na chwilę obecną udało się wszystko, wyremontowaliśmy ten budynek. Oczywiście po tym, jak szkoła podstawowa została rozbudowana, dzieci zostały przeniesione do nowej szkoły. Wyłoniło się to pomieszczenie, oczywiście wiadomo, czasowo to też troszkę się wydłużyło, ale to było związane z tym, że czekaliśmy na to dofinansowanie. Po otrzymaniu dofinansowania przystąpiliśmy do realizacji. Teraz biblioteka generalnie jest już przeniesiona, ale trwa inwentaryzacja i tak jak mówiła Pani Dyrektor, planowane takie bezpieczne otwarcie dla mieszkańców jest zaplanowane na 1 marca. Wtedy mam nadzieję, że oficjalnie ten budynek otworzymy wszyscy razem. Co tu jeszcze musimy? Dokonaliśmy też zakupu średniego wozu strażackiego na potrzeby OSP gminy. To też wyczekiwany zakup. Powiedziałem, że czasami warto troszkę dłużej poczekać. Udało się, też dostaliśmy dofinansowanie, bo dostaliśmy 200 000 z Urzędu Marszałkowskiego, 140 000 z RPO, czyli Regionalnego Programu Operacyjnego i 200 000 mamy nadzieję otrzymać z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska, który przekazał promesę na rzecz Wojewódzkiego Zarządu Ochotniczej Straży Pożarnej. Na te pieniądze jeszcze czekamy. Mam nadzieję, że do końca roku te 200 000 na nasze konto wpłynie. Też żeśmy dofinansowali dla służby zewnętrznej z tego miasteczka radiowóz. Rozbudowa sieci ciepłej służby dworcowej. Ja mam nadzieję, że to jest pierwszy etap tego, żeby prowadzić
niską emisję, czyli program niskiej emisji i mobilizować mieszkańców do tego, żeby korzystali z tej sieci, z tego, że no skoro już tak gaz doleci do świeczki na hucie, gdyby nie leciało przez powietrze, no to przynajmniej jeszcze wykorzystać w jakiś sposób skorzystać tą energię, która jest, no można by tak powiedzieć w cudzysłowie, marnowana. Modernizacja chodników na terenie osiedla to też w ramach tego, co było, czyli remontów cząstkowych. Mieliśmy tutaj przy bibliotece, tu przy medalowej i srebrnej, srebrnej 8. Na ulicy Tegmajera też udało się ten kawałek chodniczka wyremontować. Mieliśmy założenia wymiany windy w Grębie, ponieważ tam ta stara, no niestety bardzo często się nam suwa. Mieszkańcy tracili zaufanie do tego, żeby wsiadać do niej, no bo każdy się bał, żeby nie utknąć gdzieś tam pomiędzy pierwszym a drugim piętrem. Udało się wymienić, także możemy z niej teraz korzystać. Nic się nie zacina, nic się nie zje. Ale jeszcze wcześniej. Też zakup został dokonany na boisko, traktory, ponieważ tamten, któryśmy mieli, już praktycznie był nie do użytku. Wartość jego napraw wielokrotnie przekroczyła wartość samego tego traktorka. Możemy się cieszyć, mam nadzieję, że będzie służył też dosyć długo. Długo planowana sprzedaż bloku mieszkań przy bloku, numer 15 przez praktycznie 3 lata. Trwały zabiegi o to, żeby mieszkańcy wykupili te mieszkania, no i w tym roku się udało. Dokonaliśmy w tej sali jednego aktu notarialnego, gdzie miało prawie 30 osób. To jest, powiem szczerze, dosyć trudne do wykonania. Żeby zebrać 30 osób w jednym miejscu, w jednym czasie, do tego, żeby podpisać taki dokument i jeszcze, żeby go wysłuchać, bo odczytanie tego, ten akt notarialny miał ponad 50 stron, więc samo czytanie tego aktu zajęło nam 2,5 godziny. Więc oprócz tego, że ci ludzie przyszli i też musieli mieć cierpliwość na to, żeby to wysłuchać. Ale wszystko się udało, mam nadzieję, i z tego należy się cieszyć, że mamy jedną wspólnotę w całości. Akcja przeprowadzona przez MOW, lato, nie wiem, czym się tu nie wyświetla, no ale to też, proszę Państwa, mieliśmy lato w Lublinie, mieliśmy cykl różnych wydarzeń kulturalnych, który prowadził z festiwalami, z koncertami, czy na terenie kościoła, czy w samym MOW-u. Także wszyscy będą, większość z Państwa brała w tym wydarzeniu udział. Też było założenie w opracowaniu strategii rozwoju na gminie miasto Śląskie do 2023 roku. Proszę Państwa, tutaj jeszcze taka na bazie tej strategii rozwoju teraz opracowujemy lokalny program rewitalizacji. Też proszę o wejście na stronę, ewentualnie wypełnienie ankiety. Tak jak mówiliśmy wcześniej, no, żeby podejść do tematu, też musimy mieć pewną wiedzę, co czego mieszkańcy oczekują. Też długo oczekiwane podjęliśmy uchwałę o tym, żeby zrobić jednolite studium uwarunkowań zagospodarowania przestrzennego na terenie gminy. Te prace trwają. Ja myślę, że w najbliższym czasie przed pierwszym wyłożeniem dostaną Państwo informacje, jak to wygląda. Oczywiście teraz mamy ten problem, że ruszyła ta koncepcja tego korytarza drogowego. No i musimy tutaj chwilę poczekać, żeby powiedzmy, bo to też rzutuje przebieg na zagospodarowanie terenu przy tej planowanej obwodnicy. Więc tutaj mamy pewne kolizje, ale to jest wszystko do przejścia, bym powiedział. Troszkę nam się to wydłuży w czasie, ale myślę, że damy radę. Też, tak jak było wcześniej, wprowadziliśmy ten, przyjęliście Państwo program usuwania azbestu na terenie gminy na lata ponad 16-32. I teraz tak, w ramach lokalnej grupy działania LBD, Leśna Kraina Górnego Śląska, na chwilę obecną złożyliśmy wnioski na cztery zadania.
czyli budowa publicznego placu zabaw dla dzieci Radość i zabawa przy Szkole Podstawowej nr 1, strefa do wypoczynku dla wszystkich pokoleń, budowa trybun sportowych, to się odbyje. Gmina, miasteczko śląskie, miejsce w Sokach, Siławeczce, osiedle i budowa publicznego placu zabaw dla dzieci Radość i zabawa miasteczko śląskie. Wszystkie prace zabaw, tak jak mówię, żeby ten temat, którymśmy się zajmowali, czyli budową, czy tam planowaniem, projektowaniem, czy modernizacją pracy zabaw, jest dosyć trudnym tematem, ponieważ wcześniej musieliśmy pozyskać środki, ale żeby te środki pozyskać, dopiero teraz mamy nową perspektywę. Z poprzedniego rozdania, z regionalnego programu operacyjnego nie było takiej możliwości. W ramach lokalnej grupy działania, też przypominam, dopiero od tego roku możemy aplikować o środki, ponieważ w tamtym roku przystąpiliśmy do samej grupy, do lokalnej grupy, która się utworzyła w ramach takiego dużego, takiej dużej lokalnej grupy, tutaj 17 dni. I dopiero po przyjęciu przez Urząd Marszałkowski Lokalnej Strategii Rozwoju lokalnej grupy działania mogliśmy te wnioski złożyć. To się stało dopiero niedawno. Także to tyle. Jeszcze. Myślę, coś mi zapiszę. No, a to mamy stajenkę w parku. I teraz, proszę Państwa, pomoc z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. Ja tu mam, bo poprosiłem Panie z Miejskiego Ośrodka o takie zrelacjonowanie tego, co zrobiły w 2016 roku, ponieważ te kwestie właśnie związane z pomocą. Gdzie to jest? Ponieważ wiem i zdaję sobie sprawę z tego, że mało osób wie, jaka forma pieniężna jest kierowana dla mieszkańców. I teraz chciałbym tu trochę na ten temat powiedzieć. Pierwsze to jest zasiłek stały i jest przyznawany na z tytułu wieku i niepełnosprawności. W tym roku forma zasiłku stałego uprawnionych było 28 osób, 20 samotnych gospodarujących, 1 osoba w rodzinie. I proszę zwrócić uwagę na kwotę. Łączna kwota świadczeń, która została wypłacona, to jest 135 846 zł. Osobom, które pobierały zasiłek stały, opłacone były składki na ubezpieczenie społeczne, że nie były takowe zapłacone. Ta kwota to 10 690 zł. Zasiłek okresowy przyznawany jest osobom z tytułu bezrobocia, niepełnosprawności bądź długotrwałych chorób. Od stycznia do tej pory przyznaliśmy 564 świadczenia na kwotę 185 210 zł. Teraz mamy celówki, czyli zasiłek celowy. Jest przyznawany na pokrycie lub pokrycie części lub całości kosztów zakupu żywności, leków, leczenia, opału, odzieży, czystości, potrzeb mieszkaniowych, a także kosztów prawdopodobnie sprawienia pogrzebu, jeżeli takowa osoba nie ma środków. Od stycznia do tej pory przyznano to 110 osobom w formie zasiłku celowego, 15 osób w formie zasiłku specjalnego. Był też przyznawany, mieliśmy tutaj po Bożecu, był przyznany zasiłek specjalny z tytułu zdarzenia losowego. Schronienie i wyżywienie jest zapewnione przede wszystkim osobom bezdomnym. Obecnie do schroniska na z terenu gminy trafiły 4 osoby. Kwota na zasiłki celowe i koszty schronienia wyniosła na chwilę obecną 51 925 zł. Teraz mamy posiłki, proszę Państwa. Posiłki. Z tej formy pomocy korzystają dzieci w formie obiadu w szkołach i przedszkolach, jak i osoby dorosłe w postaci jednego posiłku, który jest wydawany w punkcie wydawania posiłku. Liczba która osób, którym zostało to przyznane, to jest 136 osób, w tym 74 dzieci. Tutaj ta pomoc do tej kwoty 78 884 jest montowana, bo to jest częściowo celowe z dotacja z budżetu państwa i z naszych środków własnych.
Mamy zapewnienie usług całodobowych w ramach pomocy społecznej. Z tej formy korzysta na chwilę obecną 17 osób i do listopada, czyli do dnia, czyli do 20 listopada koszt opłaty w DPS-ach to jest kwota 314 724 zł. W porównaniu do roku 2014 ta kwota wtedy wynosiła około 150 tysięcy, ponad 200, chyba 40 tysięcy była w 2015. 140 z kawałkiem 2,14, 2,15, a tu mamy 2,16. Proszę Państwa, i tutaj też mówię, koszt takiej jednej osoby na jeden miesiąc to jest ponad 3000 zł. I tutaj mówię, bo bardzo często to jest tak, że no, niektórzy wychodzą z założenia, że to Państwo płaci. Nie, proszę Państwa, nawet jeżeli część dotacji jest celowa i przychodzi do nas, do gminy, to de facto płacimy my wszyscy. Nie jest, Państwo to my, proszę Państwa. I teraz tak, do stycznia, od stycznia MOC rozpatrzył 448 wniosków o przyznanie pomocy. Każdy wniosek został wydany, zakończony wydaniem decyzji administracyjnej o przyznaniu jakiejś tam formy pomocy. To bardzo też słyszę często takie narzekania, że ten MOC nic nie robi, nic nie robi, nic nie robi. Proszę Państwa, te panie tam naprawdę mają co robić. To jest ogrom pracy i ogrom zadania języka. To jest, że już nie jesteśmy nawet w połowie tego, co robię. Teraz mamy świadczenia rodzinne. I to mamy objętych około 400 osób, 400 rodzin, przepraszam. Od stycznia do listopada to jest kwota świadczeń rodzinnych, to jest 1 227 046 zł. Na tą kwotę złożyły się zasiłki rodzinne, dodatki do zasiłku rodzinnego z tytułu urodzenia się dziecka, z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie urlopu wychowawczego, samotnego wychowywania dziecka, kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego, rozpoczęcia roku szkolnego, podjęcia nauki poza miejscem zamieszkania, na obowiązki za mieszkanie, dodatek z tytułu wielodzietności, a także świadczenia przysługujące w związku z niepełnosprawnością, czyli zasiłek pielęgnacyjny i świadczenie pielęgnacyjne. To są dwa świadczenia. W kwocie tej ujęto ponadto jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia się dziecka, tak zwanego becikowego. W okresie od stycznia do listopada becikowe pobrało 61 urodzonych dzieci. Opiekunom dorosłych osób niepełnosprawnych wypłacono zasiłek opiekuńczy, to jest dla dwóch rodzin w kwocie 11 440 zł i zasiłek dla opiekuna w wysokości 32 951 zł. I ten zasiłek dla opiekuna jest pobierany w 8 rodzinach. Od 2016 roku mamy nowe świadczenie, tak zwane świadczenie rodzicielskie. Wypłacone jest przez 52 tygodnie od urodzenia się dziecka osobom, które nie pobierają zasiłku macierzyńskiego, czyli osoby bezrobotne, studenci. W pierwszych 11 miesiącach obowiązywania nowego świadczenia wydano na nie 174 934 zł. Ze świadczenia dotychczas korzystało 30 osób, czyli matek dzieci. I te świadczenia to jest w wysokości 1000 zł miesięcznie przez prawie rok od urodzenia się dziecka. Miesięcznie to jest kwota 135 tysięcy w ramach systemu świadczeń rodzinnych. Teraz, proszę Państwa, mamy kolejny fundusz alimentacyjny. I świadczenia z funduszu alimentacyjnego to nie najbardziej oburzają. Publicznie mówię. Ale nie za to tego, że my to wypłacamy, tylko z tego, że ludzie po prostu nie płacą, uchylają się od płacenia. A teraz zaraz wytłumaczę, jak to wygląda. Te świadczenia z funduszu alimentacyjnego przyznawane są w przypadku bezskuteczności egzekucji alimentu od rodzica, którego sąd zobowiązał wyrokiem do płacenia tego świadczenia. W naszym mieście od stycznia do listopada wypłacono 240 700 zł. W zastępstwie rodziców uchylających się od swoich obowiązków alimentacyjnych. To mamy tak zwane połowa kosztów naszych remontów czynszowych.
Miesięcznie z funduszu korzysta 40 rodzin z tych świadczeń.